Jesteśmy dzisiaj w uzdrowisku Lądek Długopolesa w Zdroju Wojciech, który zlokalizowany jest w Lądku Zdroju. Tutaj realizujemy pobyty lecznicze, komercyjne, czyli takie, które są turnusami pełnopłatnymi. Uruchomiliśmy rehabilitację leczniczą po-covidową, finansowaną w 100% z Narodowego Funduszu Zdrowia, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa. W tej chwili realizujemy w Lądku Zdroju dwa rodzaje pobytów rehabilitacji po-covidowej. Zarówno są to turnusy pełnopłatne, jak i te finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku turnusów finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent powinien złożyć w uzdrowisku Lądek Długopole SA skierowanie, które wypisać może praktycznie każdy lekarz POZ-u, może to być również lekarz specjalista lub lekarz pracujący w szpitalu. Dodatkowo trzeba przedłożyć niezbędne badania i wówczas pacjent taki kwalifikowany jest na pobyt rehabilitacyjny po-covidowy, który w uzdrowisku trwa od 2 do 6 tygodni. W uzdrowisku Lądek Długopole SA realizujemy również turnusy pełnopłatne. Wówczas osoba w dogodnym, wybranym dla siebie terminie realizuje taki pobyt. Najkrótszy czas trwania takiej kuracji w przypadku Lądka Zdroju trwa 8 dni. W uzdrowisku Lądek Zdrój nasza spółka przygotowała program kompleksowej rehabilitacji zarówno dla pacjentów, którzy już w tej chwili mogą z tych turnusów korzystać w ramach 100% refundacji przez NFZ, ale także pełnopłatnie. I tu właściwie w jednym i w drugim przypadku praktycznie program jest taki sam. On opiera się przede wszystkim na kompleksowej fizjoterapii. Dużo procedur mamy do dyspozycji z zakresu kinezyterapii ogólnoustrojowej, ogólnousprawniającej, oddechowej, treningów marszowych, ćwiczeń na świeżym powietrzu, ale także inhalacji, tlenoterapii, różnych rodzajów masaży, oklepywania klatki piersiowej czy drenaży ułożeniowych. W zależności także od potrzeb indywidualnych, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, no i przede wszystkim lądeckiej balneoterapii na bazie naszych wód leczniczych borowin, jeżeli pacjent zmaga się z innymi dysfunkcjami. Program zaczyna się oceną funkcjonalną, czyli oceniamy stopień wydolności fizycznej, stopień duszności, oceniamy także stan układu oddechowego metodą spirometryczną i na tej podstawie dobieramy odpowiednie zabiegi, zarówno u pacjentów, którzy korzystają z jednej lub drugiej formy pobytu. Także ważne są te elementy dodatkowe, jak praca z psychologiem, treningi relaksacyjne, psychoedukacja, edukacja zdrowotna prowadzona w różnych formach, czy poradnictwo dietetyczne. Do tego wszystkiego jesteśmy przygotowani, serdecznie zapraszamy.